Dzień dobry, witam was bardzo serdecznie, ja jestem Szaru32, to jest kolejny odcinek z Risen 2 Mroczne Wody. A dziś pójdziemy w dalszą podróż w poszukiwaniu nauczyciela, który nas nauczy, jak zamki otwierać. Bo nie nauczyłem się tego na Takarigui i teraz żałuję tego bardzo, bo jest mnóstwo jakichś skrzynek, które bym chciał otworzyć, a nie mogę, bo nie umiem. Nie potrafię. Ale chodźmy po skarb. Znaleźliśmy skarb. Skarb, fajna sprawa. Okej. O, ciężkie. Misja ukończona. No dobrze. Rubin, złoto, srebrny talerz. Bogactwo jakich mało. Co tam coś strzelał? Słyszałem, jakby ktoś strzelał. Całkiem możliwe. Dobra, chodźmy teraz do jaskini, która jest ciemna i ponura. A w niej jest inna fajna rzecz, jedna. Taka, którą bym chciał. Mianowicie to. Jej, możemy kopać. Kopaj złoto! Czy co ty tam masz? Samorodek! Jesteśmy bogaci! Ciekawe, czy tutaj też będzie takie łażenie... Nie, takie rozległe łażenie po jaskiniach. Takie wiecie, takie super uber jaskinie niesamowite. Jak w Risenie pierwszym. Dobra, dziennik zadań! Wolni Hawkinsa, to nie. Wybrzeże ostrzy. Skarb na indiańskim. A weźmy może to. Weźmy to i chodźmy. Bo tutaj musimy czerwone wino pozbierać w tym. To możemy zrobić chyba. Bo ono będzie gdzieś tam stać sobie. Więc pozbieramy wino po domkach. Pokradamy ludków. Puerto Isabela, o ile dobrze pamiętam, tak to się było. Pokaż co masz, nie. Nie pokazuj. O. Złodziejskie ścierwo, myślisz, że jestem ślepy? Tak, myślałem, że jesteś ślepy, przepraszam. Co teraz? On we mnie strzelił. Żydal. Bierzmy go! Panowie! Panowie, bo ja myślałem, że on... Przebieraj tymi kulaskami! Jaka chwała minus 50, nie dziękuję. Nie dziękuję, nie chcę chwały minus 50. No myślałem na serio, że nie widzi. Zobaczcie. Myślałem, no... No myślałem, że nie widzi, że jest ślepy czy coś. A, jeszcze raz musimy iść po rudę. Dobra. Run! Mój drogi przyjacielu. Kop złoto. Kurde, fajnie ta gra. Podoba mi się. Chociaż już dużo bardziej odbiega od tej takiej gotikowej. Tej. Jakby to powiedzieć... takiego gotikowego stylu. Risen 1 był bardziej taki w gotikowym stylu. A te na Risen 2 już nie. On jest bardziej taki piracki. Chociaż nie powiem, że to jest złe, bo mi się
naprawdę podoba. Ma te aspekty z Gothica, które lubię. Ha, dostałem się tutaj. To teraz co? Ej. Dobra. Tym. Widzisz? Co ty sobie wyobrażasz? Ja nic. Przecież ja tu jestem. Nie patrz na mnie. Ej, tryb skradania. Nie widział. Nic nie było. Pokaż ja... co masz. No to ten tego. Haha. Udało się. Jestem mistrzem świata. Idziemy. Nie mam teraz czasu. Tym. A ty gdzie trzymasz wino? Ej, co ty nie masz wina? Mam nadzieję, że wiesz, jak się zachować w cudzym domu. Nie wiem. Ale naprawdę mówię, nie wiem. Skrzynia zamknięta. Gdzie to przeklęte wino chowają? Ma mapę. Mapa. O. Czerwone wino. Okej. To co dalej? Następny budynek. Mamy chyba 4 z 5. Jak mi się wydaje. Chyba mamy 4, a 5 jest potrzebne. Może lepiej zapiszmy, zanim tam wejdziemy. No właśnie. Skrzynia zamknięta, oczywiście. Skrzynia zamknięta, druga też. Fuck. Skradanie w turlaniu się. No dalej, wyłaź! No mnie tam nie było przecież. Tere jest. No dobra. Tu jest domek jakaś taka, nie wiem. Strażnica czy coś takiego. Co wy tutaj. Co wy tam trzymacie w tym czymś miejscu takim? Ciekawi mnie to. Jeszcze jedno czerwone wino potrzebuję. I skąd by je tu wziąć? Ze statku. Ale na statek nas nie wpuszczą chyba. Chyba. O! Ciach. Czerwone wino zdobyte, chociaż nam się nie pokazało to. Ale mamy 5. 5 win chyba. Tak. Mam wino, które chciałaś. Wiedziałam, że mnie nie zawiedziesz, kochanie. Nie martw się, dla ciebie wszystko. Wezmę tyle butelek, ile tylko uda ci się znaleźć. Okej. Dobra, no to zrobione.
teraz chyba to, co? Torres. No dobra, chodźmy do tego Torresa. Czy jak on tam ma? Dziwnie. Ej, przepuśćcie mnie. Dobra. Idziemy. Może tam nas ktoś nauczy otwierania zamków. Kurde, co to za miasto? Żadnych rzeźmieszków ani nic takiego. Nikt po prostu nie kradnie, nikt. Na jakim zadupiu to musi być miasto? No dobra, biegniemy. Dobra, jeszcze kawałek tutaj. Zaraz wyjdziemy na tak zwane dziewicze tereny. O, jaskinia. Może lepiej do niej nie idźmy. Dziki, dzikie, czy coś. Guźca. Ej, unik miałeś zrobić. Ej, a tamci to co? Co oni tam robią, co? Co to ma znaczyć? Ej, a wy tu co? Panie. Patrz, co tu mamy? Ja... Co? Nie chciałeś zrobić nic złego? Tak mówią piraci, ale nie jesteś z załogi Wrony. Skąd to wiesz? Zostawiasz tak szeroki ślad, jak pośladki Sebastiano. Ślady butów są tu nowe, ale buty nie. Ty jesteś nowy. Śledzisz mnie? Myślisz, że nie obserwowalibyśmy pirata, który przyjechał do naszego miasta? Uważaj, piracie. Mamy na ciebie oko. Aha. Teraz jeszcze nie dam rady tego zrobić. Szkoda. Ta dżungla jest niebezpieczna? Boisz się? Jest niebezpieczna. Ale kontrolujemy wybrzeże. W samej dżungli bądź ostrożny. Im dalej idziesz, tym dziksze zwierzęta. Jaguary, a na północy ogromne insekty. Ogromne! Ale Indianie są jeszcze gorsi. Nigdy nie wiesz, co czyha za drzewem. Chłopie, tam twój kolega z tyłu walczy z potworkiem. O jednego mniej! Co wy tu wybijacie to wszystko mi? Ja wam dam mi tak wybijać. Nie, nie mam teraz czasu. No wybijacie mi tutaj zwierzątka i co ja mam teraz zrobić z nimi? Ej, tam wasz jeden kolega masz tam poszedł. Czekajcie, mamy ten? Jej, mamy na cwaniactwo. Zaraz go okradniemy. Świeci. Ha! Cwaniaczek. Dobra. Ten. Nie, protektor. Nie mam teraz czasu. Umieram z głodu. Od kilku dni jem tylko jagody. Spokojnie. Mam dodatkowe zapasy jedzenia. Naprawdę? Dzięki, przyjacielu. Ratujesz mi życie. Okej. Co ty tam robisz? Alcazar skazał mnie na karny patrol. Ten łajdak stwierdził, że zasłużyłem. Krwisty stek! Oto na co zasłużyłem. Dlaczego zostałeś skazany? Ktoś zostawił racje żywnościowe bez opieki. Wziąłem tylko kilka kiełbasek. Skąd mogłem wiedzieć, że należą do komendanta?
Masz coś do jedzenia, kolego? Cokolwiek. Choćby kawałek sera. Czy ty nigdy nie przestajesz być głodny? Ja rosnę. Mam po prostu szybką przemianę materii. Sama skóra i kości, widzisz? Ani grama tłuszczu. Coś się stało? Jest spokojnie. Brak molukasów, brak piratów. Oczywiście poza tobą. Zjedz coś. Zdrowie, kolego. Kotlet wieprzowy, krwisty stek. Wariat. Ej, a twoi koledzy to gdzie? Gdzie wy w ogóle idziecie? Tutaj gdzieś patrolujecie, tak? Gdzie wy macie? Gdzie oni poszli? Czekajcie chwilę. Okej, jestem z powrotem. To gdzie twoi koledzy zniknęli? Z pistoletu można jak z łuku korzystać albo z kuszy. Tylko, że się wolniej ładuje. Muszkiet ma podobne działanie. Ej, gdzie oni są? Jak oni to patrolują? O, widzę jeden. No, pytaj. Znasz może drogę do obozu Indian? Myślisz, że zdradzę ci, jak dotrzeć do naszych wrogów? Sam ich odszukaj. Tylko nie mów, że cię nie ostrzegałem. Molukasom nie można ufać. Jeśli w ogóle uda ci się do nich dotrzeć. Ja nie dotrę do nich. Chłopie. Ja wszędzie dotrę. Nie, nie mam teraz czasu. Jak chcę gdzieś dotrzeć, to ja tam dotrę. No dobra, idziemy. Idziemy. Aha. To się pobawimy z jaguarem. Ej, spadaj, chłopie. Jest załatwiony. Ja się tak kurczę trochę jakby boję z tego pistoletu korzystać, bo czuję, że stracę wszystkie strzały i nie będę mógł strzelać. A jedna kula do pistoletu kosztuje jedną sztukę złota, więc z kulami to jest luzik. Ale jakoś jednak mam takie uczucie, że jest ich mało. Przez to, że wydaje się, że ten pistolet tak wymiata. Muszę zacząć częściej z niego korzystać. Kupię sobie 1000 strzałów i będzie. Będę koksił, haha.
Dobra, zbierzmy to i wróćmy na ścieżkę naszą. Tutaj jeszcze kiedyś na pewno przyjdziemy. Mam nadzieję, że będziemy mieli takie coś jak swobodna podróż między tymi wszystkimi miejscami. Oj, trafiłem chyba gdzieś, gdzie nie chciałem. Tu będę ja mam tak iść dokładnie. A, spróbujmy tędy. Tak jakoś się dostać. Tutaj? Tak, dotarłem do Torenza. Czy jakoś, czy to Toreza, jakoś tak. Kogo my tu mamy? Jesteś piratem? No. To problem? Tylko jeśli jesteś od Wrony, ale nie jesteś. Zatrzymaj się i ogrzej. Tylko nie sprawiaj kłopotów. Jasne. Co tu robisz? Strzegę wieży więziennej. Wieża więzienna? Jeszcze kawałek i tam. Przetrzymujemy Molukasa złapanego przez nasz patrol. Czemu jest zamknięty? Rozkazy? Kilka dni w pace i są potulni jak baranki. Przygotowują się do pracy dla nas. Skoro mowa o pracy, chcesz trochę zarobić? A chętnie. Co mam zrobić? Umieram z głodu, ale nie mogę niczego zjeść, dopóki nie zostanę uwolniony. To może potrwać wieki, ale mój brzuch nie może czekać tak długo. Mam załatwić ci coś do jedzenia? Mam ten złoty posążek. Idź do Tity i wymień go na mięso. Niech będzie. Umowa stoi. Świetnie. Oto posążek. Tylko nie za długo. Umieram z głodu. Zastałem Venturę? Nie, musisz iść trochę dalej. Do doliny ze świątynią. Dzięki. Jeśli go tam nie ma, podążaj za śladem, który zostawia w dżungli. Okay. Jakie znaki? Zwiadowcy Inkwizycji znaczą nimi ścieżkę. Możesz nią iść, jeśli wiesz, czego szukać. Jak więc wyglądają? Poznasz, jak je zobaczysz. Dobra. Którędy do doliny, w której jest świątynia? Wróć na rozdroże i idź drogą na zachód. Miń pierwszy skręt w lewo i przejdź pod skalnym łukiem. Pod skalnym łukiem, rozumiem. Zejdź ze ścieżki, gdy tylko miniesz łuk i trzymaj się lewej. Dojdziesz na miejsce. I uważaj na znaki Ventury. Dobra. Skoro tak mówisz, to będę uważał. Jakie łóżko ma. Inkwizycja mi przypomina takich tych. Takich ludzi z tego. Co kolonie zakładali w tak zwanym Nowym Świecie. W Ameryce. Oni też czarnych za niewolników, Indian za niewolników. I muszkietami. Nie? No, strasznie mi przypominają. Też nie przepadam za bardzo za takimi właśnie tą stroną. Kula armatnia wysłała jednego z najbardziej wytrwałych kapitanów piratów na dno oceanu. Była potem zabierana przez Inkwizycję na wszystkie główne wyprawy jako talizman na szczęście. Warto to zapamiętać. Kula armatnia, no proszę. Kolejny jakiś legendarny przedmiot albo co? Hej! Kapusieku Gucio. Witaj. Co się z tobą stało? Nie musisz się puszyć, Gucio. Wiem, że to moja wina. Niedługo zabiorą mnie do kamiennego obozu. Ostrożnie, Gucio. Ale co? Ostrożnie, Gucio. Ale co ostrożnie?
bo nie łapię chyba trochę. Kamienny obóz chyba w sensie, że miasto, nie? No dobra. Co tu jeszcze ciekawego? Okej. Po co robić takie dużą, taką dużą wieżę, jak i tak się na górę nie wejdzie później? Kto go w ogóle pilnuje? Bo jak ja z tego co ja tu widzę, to on jest sam. Sobie tu samotny siedzi taki. No dobra. To chodźmy do Puerto Isabela. Tędy. Do tego rzeźnika. Nie, ty nie jesteś rzeźnik. Rzeźnik jest tutaj, o, tam siedzi. Mam tu ładny posążek. Pewnie skradziony Molukasom, co? Zobaczmy. Co za niego dostanę? No, nie wiem. Zaproponuj coś. Co by można wziąć? Może dwie paczki mięsa? Dwie? Dwie? Nie ma mowy. Nie. Jedna paczka mięsa i 100 sztuk złota. Może mam to jeszcze dostarczyć latającą łodzią wykonaną z promieni księżyca? Nie ma mowy. 50 sztuk złota i jedna paczka. To najwięcej, ile mogę dać. Okej. Okay. Dobrze. Jedna paczka i 50 sztuk złota. No dobra. Umowa stoi. Okej. No to z tym już sprawa załatwiona. To tutaj wracamy. Dość szybki ten system podróży. Się tak zastanawiam się, bo cienie chyba w grafice jak włączyłem, to cienie są chyba wyłączone. Ciekawe, czy jakbym je włączył, to by dużo to FPS-ów zżarło. Spróbuję między odcinkami. Świetnie. Dzięki, chłopie. A, kotlety wieprzowe, kiełbaski, bekon. Wart każdej sztuki złota, z którą zalegasz. Jaką zalegam? Ty miałeś mi dać! Jezu, tutaj coś powiedzą mi, zupełnie inne te daje, inny sens zdania. Zmienia w ogóle sens zdania te ich wypowiedzi. Dobra. To może weźmy skarb na indiańskim cmentarzu, co? Jak myślicie? To się może udać. Którędy by tutaj po ten skarb pójść? Tutaj chyba jakoś, tu i tam. Dobrze idę, mówię dobrze, tak, tam. No zobaczymy.
strasznie mi się ta zbroja podoba, co mamy na sobie. Jestem zadowolony z jej kupna. Termit. Jak za daleko. Okej. Termit robotnik. Odnóżę. Zapis. Idziemy. Okej. Już się boję. Bo idziemy w ogóle na cmentarz tych, nie? Indian. To może być niebezpieczna zabawa. Podejrzewam ożywieńców. Ups. Pojedynczo, pojedynczo. Łoszcz wygnoje. Okej. Jest. Załatwione gnoje. Coś tu jeszcze? Chyba nie. No i oczywiście zamknięta skrzynia, bo jakżeby inaczej. Fuck. Tak bardzo chciałbym się nauczyć otwierania zamku. Po prostu zło. Stawiam na ożywieńców. Ostatnio jak się taki... Takie cienie, znaczy się... No, taka mgła jakby zrobiła, to byli ożywieńcy. No unik lub w bok, no. No naciskam w bok do jasnej. Jak idiota. Widzę Indianca. Dlaczego mam wrażenie, że to jest zły pomysł? Jezu. Boga. Mam wrażenie, że będę tego żałować, ale idziemy. Dobry. Odnalazłem cmentarz.
O kurde. Dobra, chyba jednak nie. Chyba jednak nie dam rady tutaj z nimi. Niebezpieczne to są gnoje. Ale odkryliśmy cmentarz jakby co już. To co teraz? Możemy się wrócić i wykonać inne zadanie. To nie. Wojnik. Broń tytanu. Dobra, weźmy na przykład 100. I idziemy, tak? Tam. Ale pójdziemy okrężną drogą. Bo tak lubię. Wszyscy tutaj chyba bardzo lubią jeść. Takie mam wrażenie. Witajcie. Moi drodzy przyjaciele. Już jadę? Tak. Nie, nie mam teraz czasu. Chwila. To chodźmy może do tej jaskini tutaj. Złota konieczyna, czy... coś takiego. Tutaj. Grzyb poku. Czuję zło. Zamknięta skrzynia. Zło. Przekleństwo. To jest takie złe zło. To jest po prostu złe. Już po prostu... głupia zamknięta skrzynia. Nie lubię tego. Idziemy. Wynosimy się stąd. Dobra, to możemy iść tam. W górę, tak? O, jakoś tak. Tam już chyba trochę zwierząt wybiliśmy ogółem. Więc możemy teraz pójść od razu w tę stronę. Dobra, kolejne. Jakiś tam ziółko. I co teraz? Dobra, teraz zakończymy odcinek. Dalej pójdziemy już w następnym. Dziękuję wam za oglądanie. Ja jestem Shen32, to był Risen 2 Mroczne Wody. Zapraszam do następnego odcinka. Trzymajcie się. Cześć.